W tegorocznym rejsie bałtyckim postanowiliśmy przenieść się na zachodnie wybrzeże Szwecji i odwiedzić szkiery w okolicach Göteborga. Trasę rejsu wstępnie zaplanowaliśmy tak, aby przez wody niemieckie, następnie duńskie, dotrzeć do Kopenhagi, a po jej minięciu przeskoczyć na drugą stronę, na wody Szwecji i nimi płynąć dalej na północ. A jak to wyszło, postaramy się pokazać w filmikach, na które serdecznie zapraszamy. Załoga Bourbona w starym składzie. Ela, Paweł i Janek. 16 czerwiec, piątek. Leminde Nord. Pogoda jak widać. Zachmurzenie całkowite. W nocy padało. Teraz na chwilkę przestało. Jest raniutko, w pół do szóstej. Wychodzimy. Znaczy nie, przepraszam, w pół do siódmej. Się pospieszyłem. No to oddajemy cumy i lecimy. Wyprzedziła nas pilotówka, ale już tylko piana została po niej. No, był na tyle kulturalny, że przechodził koło nas, to zwolnił. Byłby nas tutaj trochę pobujało, a tak. No, minęliśmy rozwidlenie, weszliśmy na szlak prowadzący na morze. Jeszcze troszkę po bojach i zrobi nam się szerzej. Za nami szara bura. Ale sprawdzał pogody, podobno po siódmej ma przestać padać. Zobaczymy.
Jak na razie wiaterek jeszcze mamy cały czas. Miejmy nadzieję, że utrzyma się jak najdłużej. 14 mil mamy zrobionych. Stan może jak widać. Jest z dobrego kierunku wiatr. To... radzi na fali, no bo 10 godzina, pora na śniadanko. Jedziemy od godziny no, pół do siódmej. Pół do siódmej tak mniej więcej wychodziliśmy z Peneminde. Trochę czasu na silniku, bo niestety tam porynnie i do tego jakiś dziwny, nie dość, że fala, to chyba tam jakiś prąd był, bo były momenty, że żeśmy szli jeden węzeł 0,9 nawet, no w poprzek toru prawie podbiadł pod falę i pchało nas, że trochę czasu straciliśmy na to przejście. Ja tam Elżbiecie pomagałem w krojeniu chlebka.
dwoje podejściowe do Świnoujścia. Na lewej burcie, już dobrze widoczne. A naprzeciwko będziemy się mijali z jakimś jachtem akurat. Idzie w przeciwnym kierunku. Spotkanie na morzu. Promik. Polfer jest chyba nasze ostatnie spotkanie w tym roku na morzu. Bo już Świnoujście na wyciągnięcie ręki. Zaraz będziemy wchodzić, także. No i Świnoujście przed nami. A po prawo wita nas świnoujski wiatrak, oczywiście. Następny promik, z którym się ostatni raz widzimy, to już właściwie nie jest na morzu, no. To już jest kanał portowy. Właśnie przechodzimy główki. Także tym razem Unity Line. Mijamy się z Polonią. I 13:30 właśnie wpływamy do Świnoujścia. Już jesteśmy w basenie. Paweł przycina. O, łamie przepisy. O, mamy cię. Jesteś, mamy. Jestem w ukrytej kamerze. Jesteś w ukrytej kamerze. Odkrytej kamerze. O. Mijamy marinkę główną żeglarską w Świnoujściu. Bo my płyniemy dalej na Mulnik. Stajemy na kotwicy dzisiaj. No i do kompletu dołączył Tetelein. Jeszcze przed kompletem dołączył to na pilotówka. Aha. No. Także wszyscy już nas. Teraz jesteśmy w kleszczach. Nie no, pilotówka przeszła spokojnie. Astena. Znaczy Tetelein. No i zostawił nas w spokoju. Spaliliśmy silnik, no bo niestety no przy tym ruchu to nie damy rady na żaglach. Tutaj zresztą nie ma wiatru. A tutaj flota holowniczków naszych.
i oczywiście przed nami będzie najważniejsza nasza flota wojskowa. Marynarka wojenna. Za dużo naszej marynarki nie zobaczymy, bo tutaj to tylko holowniki jakieś należące chyba do wojska. A tam w głębi stoją. No tam jakaś desantuwa widać o nazwie Toruń. Druga, dwie desantowe widać, desantowce. A, Toruń i Poznań. Tam coś już dzisiaj. W międzyczasie stanął wiatr, to udało nam się zwrócić grota. I już zgodnie z przepisami jedziemy. A na horyzoncie w mesie pojawiła się Ela. Coś mi pachnie obiadkiem. Nasze orzełki pływające przez kanał w Świnoujściu. Po jednej stronie Marwoj, a po drugiej zaparkowany już TT-Line. Właśnie otwiera tą tylną furtę. No i właśnie wychodzimy z portu i wchodzimy na kanał Piastowski. I znowu zaczyna kropić, no. Tym razem wyprzedza nas Adler z niemieckiej takiej białej floty, między innymi w Sassnitz też kursują. A w międzyczasie odbyła się narada i postanowiliśmy zmienić plany. Nie stajemy na Mulniku, tylko dzisiaj prościutko na Trzebież. I staniemy w Trzebieży. A Mulnik właśnie już przed nami. Uwaga, bo Adler przejechał. Uważaj na garcie. Powoli co prawda jechał. No i Mulnik na trawersie. Właśnie mijamy. No niestety nie odwiedzimy tej miejscóweczki. Miski podano. Zbliżamy się do przeprawy promowej w Karsiborze. Jesteśmy już na trasie promu w Karsiborze, ale tym razem uda nam się chyba przejść bez hamowania. I przeszliśmy, także już jesteśmy spokojni, nie musimy uważać na promy. Nie
jeden właśnie ruszy. Tym razem atakują nas od tyłu. Kontenerowiec Spirit. Spirit to się zawsze kojarzy ze spirytem. Troszkę nas rzuciło. Tym razem trochę mniejsza artyleria się zbliża. Zobaczcie, jaki ruch na Piastowskim. Mijają się jak na autostradzie, tak. Wycieczkowiec szwajcarski oczywiście. Tramwajowaty taki. I następny nas wyprzedza. Rozumiem. Będzie gulał? Będzie. Ma niezłą walkę przed sobą. Później idzie holownik, to jeszcze lepsza fala będzie. A tu holowniczek dołoży jeszcze. Strażak 24. No i uwaga teraz, bo będzie od holownika, a to będzie najgorsza. Przed nami koniec kanału już. Kółeczki, za chwilę wychodzimy na zalew. I w tym momencie właśnie opuszczamy Piastowski. Na trawersie ostatnia główka. I za nami zostaje kanał Piastowski. No i teraz to jest gotowe. Agentki pracują. Na razie w spokoju odpoczywamy od terkotu silnika. Dziękujemy mu bardzo za te mile.
nas przewiózł. Jesteśmy mu zgodnie wdzięczni. Ogłaszam oficjalne zakończenie części morskiej. Jeszcze nie. No. Dlaczego? No bo do międzywodzia podobnież może musimy. No ale to już będzie taki przeskok jakiś tam. Rekreacyjny. Jakaś pętelka, coś. Nie wiem. To ciężki Pawło, bo nie będziemy ma. Czekać, będziemy czekać na ten. Na co? Na wiatr. Druga brama torowa na zalewie. Tu nam zostały jeszcze dwie. Przy drugiej będziemy w Trzebieży. Generalnie, ale zobaczcie, jaką pogodę przywieźliśmy nad zalew. Niebieskie niebo zaczyna się robić. Cieplutko. Ja już sztormiaczek ten zdjąłem, bo się gotowałem. Golfu już się nie chciało ściągać z wetra, ale jest naprawdę ciepło. Chmurka zlitowała się nad nami. Mówi, podwiozę chłopaków. Tyle godzin na wodzie. No i proszę, i piąteczkę robimy teraz. A Trzebieżdż już przed nami. Proszę, jaka ładna pogoda. Tam jest ta ładna pogoda, którą przywieźliśmy. Wchodzimy do Trzebieży. Nawet na żagielkach cały czas podjechaliśmy. Chmurka nas podwiozła, jak pokazywałem. Siódma godzina, to tylko godzinę żeśmy przewalili. Siódma, tak? Tak. No, to o siódmej jesteśmy w Trzebieży. No i będziemy szukać miejsca jakiegoś. Jeden stoi, drugi stoi. Zobaczmy, czy się tam nie zmieścimy między nimi. Więc stoimy już w Trzebieży, 12 godzin ponad za nami. No ale udało się dotrzeć. Skok niezły, ponad 50 mil, dokładnie 51 zrobione. Akurat na koniec wiatru zdążyliśmy. Elżbieta poszła do sklepu, jeszcze jakieś tam zakupy próbuje zrobić. Jeżeli dzisiaj nie dostanie, to jutro będzie próbowała rybę jeszcze kupić. No i widać, że jesteśmy w kraju. Jest mu stara ta dziewczyna. Podziel mówię, dla każdego jest po 4 takie, no. No i po pysznej kolacyjce. Proszę, jakie klimaty ładne w Trzebieży. Wieczór. Spokojny, cichy. Tylko ptaszki śpiewają. A za nami jeszcze, o,
stoi bliźniacza łódeczka akurat. Z Niemiec bodajże chyba jest. Też fellowship, tylko że 28. Także jesteśmy na zjeździe fellowshipów w Trzebieży. No, dwa są. Na trzy, dwa są. No. No to co? Tym widokiem spokojnego wieczoru w Trzebieży kończymy dzisiaj i do zobaczenia jutro.